Dawno, dawno temu pewien ksiądz Bronisław Bozowski, który możliwe, że będzie ogłoszony kiedyś świętym lub błogosławionym, powiedział mi: słuchaj, Andrzej, dobre małżeństwo jest jak dobry autobus. Co to znaczy dobry autobus? Dobry autobus to jest taki, który dowiezie cię na miejsce. A się tam, a jaki jest zły autobus? I wtedy ksiądz powiedział do mnie: zły autobus to jest taki, kiedy wsiadasz do niego, zanim podjechał na przystanek, i on cię potrafi wtedy przejechać. A ja się zapytałem: proszę księdza, to co to tak naprawdę jest to małżeństwo? To dobre małżeństwo. A on powiedział: dobre małżeństwo to jest tak jak w Piśmie Świętym. To jest ten moment, kiedy znika ja, kiedy znika ty, a powstaje my. A ja się pytam, a co to konkretnie znaczy? To znaczy, że wszystkie poważne problemy załatwiamy my razem, a nie ja lub ty. Ale, proszę księdza, ale jak to się ma do mojej sytuacji? Ksiądz popatrzył wtedy na mnie i powiedział: teraz jesteś narzeczonym, ale jak będziesz mężem, to nie przychodź do mnie już nigdy więcej sam.